Siemaneczko, witam w drugim odcinku. Słuchajcie, tutaj odnośnie koparek. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że Windows działa. Windows na mojej koparce działa. Wszystko tutaj chodzi pięknie, ładnie. Podłączyłem już tutaj drugi dysk. Okazuje się, że na szczęście na pendrive'ie, który tam mam podpięty, też jest instalka Windowsa, która jest potrzebna tylko do sformatowania i usunięcia partycji i tak dalej, ale okazuje się, że na szczęście wszystko mam. Pozostało mi sprzed tam 2 lat. Jakby jak to zostawiłem, to tak leżało i wszystko jest, co jest akurat mi na dzisiaj potrzebne. Windows działa, karta jest podpięta, też jest znaleziona. Obraz przecież z niej idzie, który jest tutaj kablem podłączony do laptopa, znaczy do monitora. No wszystko działa, tak, wszystko działa, więc zabieramy się za robotę. I teraz pierwsze zadanie, które muszę zrobić, to muszę sobie pobrać, pobiorę sobie, niech się już po prostu właśnie pobiera, instalka Linuxa. Instalka Linuxa niech się pobiera, więc wchodzę sobie tutaj na stronę i daję sobie tutaj pobierz GPU, bo moje koparki będą GPU. Pobieram sobie w zipie, bo to zajmuje chyba z 1,8 giga. 1,6, o, 1,6 GB zajmuje, tutaj widać, 1,6 GB zajmuje ta instalka, więc ona niech się jako pierwsza pobierze, a ja za chwilę jeszcze zobaczę też, jaki mam BIOS na tej płycie, bo jak mam jakiś stary BIOS, to sobie jeszcze może pobiorę nowy BIOS do płyty, zaktualizuję przy okazji, żeby to już było wszystko na bieżąco i za chwilę zajmę się po prostu usuwaniem wszystkich partycji na tym dysku, który przywiozłem z kopalni, po to, aby tam wszystko wyczyścić, zmienić system plików z NTFS, który używa właśnie Windows, na exFAT, później to sformatować i tam później wrzucić właśnie ten obraz tego Linuxa, który właśnie tutaj w tej chwili się pobiera. Także tu jeszcze 4 minutki mi zostało, niech to się pobiera. No i jak to już będziemy, zaraz będziemy po prostu na bieżąco nagrywać dalej, jak to wszystko się tu, co tu się wszystko dzieje. Aha, przypomniało mi się, że jeszcze potrzebny nam będzie jeden program do zainstalowania, który się nazywa tutaj, muszę sobie go pobrać, jest taki program do montowania obrazu właśnie dysków i tutaj jest taka instalka, pierwsza z góry na Windowsa. Ok, czyli ona też już się tutaj pobiera. No ale to tylko 125 MB, więc to się szybciutko też pobierze i to trzeba zainstalować na Windowsie, na jednym po prostu komputerze, który jak właśnie będzie ten czysty dysk, to tutaj jakby tym programem, który właśnie tu teraz pobieramy i zainstalujemy go sobie tutaj, to tym programem wygramy obraz, ten obraz, który się tutaj pobiera, tego Hiveon OS, ten obraz właśnie tym programem wygramy na ten czysty, sformatowany dysk. Ten program już nam się tutaj pobrał, więc możemy go sobie zainstalować. A Linux jeszcze się pobiera. Linux tutaj jeszcze mu połowa została, czyli jeszcze 2 minutki. A tutaj już program do po prostu odczytu obrazu dysku właśnie został zainstalowany. Ok, bardzo dobrze. On już jest tutaj przygotowany i sobie czeka. W tej międzyczasie jeszcze taka informacja, mam 3 książki, bardzo takiej mega książki, że po prostu nie czytałem lepszej, nieustępliwy, Tim S. Grover, dobry, świetny, bezkonkurencyjny, dokładnie, nie, ale naprawdę, ta książka jest mistrzowska, to jest najlepsza książka, jaką czytałem, do wygrania na naszej grupie Discord, w opisie tego filmu znajdziecie link do grupy, lub po prostu wejdźcie na kryptoakademia.net, tam właśnie będziemy dzielić się tym wszystkimi doświadczeniami z kopania i tak dalej, i tak dalej. I do wygrania też między innymi, jak będziecie na tej grupie mojej na Discordzie kryptoakademia.net, to po prostu tam możecie wziąć udział w konkursie i wygrać książkę Nieustępliwy. No jeszcze w zależności oczywiście, kiedy oglądacie to wideo, bo jak będziecie oglądać po roku, to już może tego konkursu nie będzie, ale jeśli teraz tutaj we wrześniu 2020 roku, no to myślę, że załapiecie się na konkurs, gdzie można wygrać taką książkę. Mistrzowska, naprawdę mistrzowska książka. Teraz będziemy kopać na Linuxie, nie na Windowsie, tylko na Linuxie. Ok, czyli jak mamy te dwa programy, a jeszcze, ten obraz trzeba rozpakować. To możemy od razu go tutaj sobie rozpakować. Ok, tak, tutaj do tego miejsca niech się rozpakuje, bo to też jest ważne, to też chwilkę zajmuje, z jakieś 2-3 minutki, bo plik ma 1,5 GB, ponad 1,5 GB, więc to chwilę schodzi.
więc niech się to rozpakuje i już to będzie przygotowane i teraz zabieramy się za czyszczenie dysku, usuwanie partycji, no i tam po kolei wszystko, co trzeba zrobić. I tutaj mam jeszcze taką informację, że Linux po rozpakowaniu, co właśnie przed chwileczką robiliśmy, ten Hive OS, zajmuje po rozpakowaniu 7 GB, czyli instalka zajmowała 1,6 GB, a po rozpakowaniu 7 GB. Tutaj jeszcze informacja odnośnie BIOSu płyty, co ja też wspominałem wcześniej, że chciałbym zrobić od razu aktualizację BIOSu, żeby wszystko było od podstaw fajnie zrobione, ale widzę, że jakby ta aktualizacja BIOSu w tej płyty, którą ja mam, czyli Prime Z270P, skończyła się na 2018 roku, 25 maja, ostatni najnowszy aktualizacja BIOSu, więc myślę, że ja to pobiorę sobie, bo to 8 MB, to ja sobie to pobiorę, niech się to pobierze, ale wersja 12.05, myślę, że ten mój BIOS jest mniej więcej zaktualizowany. Myślałem, że może z 2020 coś będzie, więc to jakby mocno jakby usprawni tą płytę, ale z 2018 to myślę, że to jakoś, zobaczę jaką tą wersję, czy ta jest nowsza. Jak będzie ta nowsza, to wgram tą, ale jakiejś tam pewnie dużej różnicy już nie będzie. Aha, wszedłem do BIOSu i tutaj tak widzicie informacja Prime Z270P BIOS wersja 0.8.12, tamta było 12.05, no więc wyszło kilka jakby nowych wersji tego BIOSu, więc jeśli zaraz to będzie bezproblemowo mi to przejdzie, to zaktualizuję. Ok, jestem już w sekcji aktualizacji BIOSu i tutaj mam pytanie, czy naprawdę chcę zaktualizować ten BIOS do wersji 12.05. No to tak, dajemy tak, że chcę i trwa update BIOSu z 0.8 coś tam na 12.05. Tutaj chyba data tego BIOSu, o tak widzicie, 0812 z 2017 roku, no to jednak rok później, no to myślę, że się jednak opłacało. Skończyło się aktualizacja na 2018 roku, ale ja mam z 2017, więc niech się zaktualizuje. Ok, w tym momencie jakby przed chwilą była wiadomość, że system został zaktualizowany jakby successful, czyli wszystko w porządku. Ok, niech się może uruchomi najpierw Windows, zobaczymy, czy wszystko działa. Tutaj takie podstawowe. O, 12.05. Mamy już 12.05 BIOS, czyli wszystko jest w porządku. Dobra, czyli lecimy dalej. Tutaj właśnie widać, że nasz system został zmieniony. Nasz BIOS płyty głównej Prime Z270P. Mamy 12.05. Dobra. Teraz musimy zmienić butowanie. Butowanie, czyli start systemu z pendrive'em, gdzie mamy Windowsa, po to, żeby usunąć wszystkie partycje na tym dysku. A więc przeciągamy sobie to tutaj. Zaraz zobaczymy, czy to będzie OK. Gdy wejdziemy tu, jeszcze boot. OK. UEFI disk jest. Tak. Opcja pierwsza, USB disk. Tu by się wszystko zgadzało. Momencik. Tylko teraz jeszcze pytanie. Czy to ma być ten dysk, czy ten dysk? Chyba zaryzykujemy. Chociaż. Dobra, sprawdzimy. Jak nie ten, to w moim przypadku będzie USB. Tutaj jest jeszcze druga opcja. Nie wiem teraz dokładnie która, ale po prostu metodą prób i błędów sprawdzimy, z czego, jak to się uruchomi. Czyli dajemy exit, save, change. Save and reset. OK. Enter. I zobaczymy teraz, czy system ruszy z pendrive'a. Czy system ruszy z pendrive'a, czy nie ruszy z pendrive'a. Jak nie ruszy, to jeszcze zmienimy to butowanie na ten drugi, na tą drugą opcję. Tak jest, ruszyło nam od razu po tej pierwszej opcji. Udało się, ruszyło nam tutaj właśnie z pendrive'a. Dzięki temu włączyła się instalka Windowsa. I teraz sobie przechodzimy sobie dalej. Dajemy zainstaluj teraz i czekamy chwileczkę, niech rozpocznie się instalator, tutaj pracę swoją. OK, nie mamy klucza, to jest jakby nieważne, bo my nie potrzebujemy tego. Wybieramy sobie tutaj jakiśkolwiek, powiedzmy 10 home. I co tu jeszcze mamy? To jest w sumie nieważne. Dajemy dobra, ale dam sobie pro. Dam sobie pro i dalej.
bo my i tak nie będziemy instalować tego Windowsa, tylko potrzebujemy tutaj za chwileczkę z menu usunąć wszystkie partycje. OK, akceptuję. I teraz nie uaktualnienie, tylko niestandardowe. I zobaczmy. I tutaj mamy właśnie nasze dyski. Ja, żebym ja tylko teraz nie usunął sobie złych partycji, bo to będzie problem. Dlatego chwileczkę się zastanowię. OK, po sekundzie namysłu już jakby wszystko wiem. Mój dysk, taki na którym teraz jest zainstalowany Windows i na którym działa w ogóle cały system, cała koparka, komputer, to jest zawsze dysk 0. No nie zawsze, ale jakby mam tak podłączone na płycie głównej, więc to jest mój dysk 0. Później ten drugi dysk właśnie, który chcę usunąć i partycję, to jest dysk pierwszy, się tak nazywa, bo jest po prostu w kolejnym wejściu podłączonym na płycie głównej, jako drugi dysk. Dysk 0 to jako 1, a dysk 1 jako 2. Tak to akurat tutaj wygląda. I jeszcze pamiętam, że na tym dysku drugim było 58 GB wolnego miejsca. I to właśnie jest moje kolejne potwierdzenie, że to właśnie jest ten dysk, który ja chcę usunąć. A więc po prostu usuwam wszystkie partycje, które są związane z dyskiem 1. Usuń. OK. Dysk 1, to jest nieprzydzielone miejsce, właśnie to, które usunęliśmy. Teraz tą partycję sobie usuniemy. OK. Teraz usuniemy kolejne, tutaj tą partycję, bo tutaj tyle partycji właśnie jest, a my nie potrzebujemy, my potrzebujemy jedną. My potrzebujemy jedną, a więc jeszcze tą ostatnią usuniemy. OK. I teraz mamy nieprzydzielone miejsce, 119, bo to taki dysk, 120, i mamy usunięte wszystkie partycje, czyli zostawiamy tak, nieprzydzielone miejsce, no i po prostu zakończamy tutaj jakby tą instalację tego Windowsa, bo już nic więcej my tutaj nie potrzebujemy. My potrzebujemy teraz po prostu to zakończyć, wyjść i dostać się z powrotem do Windowsa po to, aby odpowiednio sformatować, po to, aby odpowiednio sformatować ten dysk, zrobić tam system plików EXFAT, tak mi się wydaje, że tam chyba dokładnie to taki będzie, zaraz zobaczymy. I dzięki temu sformatujemy właśnie ten dysk już, żeby miał taki system plików EXFAT, żeby był przystosowany do systemu Linux. Także to są bardzo ważne wiadomości, bardzo ważne rzeczy, które trzeba zrobić. A, i zapomniałem tylko zrobić jedną rzecz, bo teraz będziemy dalej startować system z pendrive'a, a my nie chcemy już startować z pendrive'a, my już chcemy startować normalnie z dysku, więc myślę, że to wystarczy. I zaraz zobaczymy, jak stąd save and exit. Dobra, ja dam OK i wyciągnę pendrive'a i niech się uruchomi nam z powrotem ten Windows, który tutaj działał przez cały czas. OK, wyciągnąłem USB, także bezproblemowo system się sam uruchomił już. Nawet gdyby było ustawione bootowanie z pendrive'a, ale był wyciągnięty, to później system, jak nie wykrył nic na pendrive'ie, to oczywiście sam automatycznie uruchamia się z dysku swojego pierwszego takiego, gdzie to bootowanie jest. OK. I teraz musimy po prostu te wszystkie partycje, które usunęliśmy, teraz musimy tam utworzyć taką partycję. Utworzyć tylko ze specjalnym systemem plików. Jak to zrobić? Możemy wejść w panel sterowania i tutaj do góry wejść do panel sterowania, system zabezpieczeń, później narzędzia administracyjne, później jeszcze tu mamy zarządzanie komputerem, albo możemy w ten sposób to znaleźć, lub możemy to wszystko zamknąć i po prostu tutaj sobie na dole wpisać zarządzanie komputerem. Już od razu nam się pokazuje, tylko zaczęliśmy pisać zarządzanie komputerem, to już nam się tutaj to wyświetla. Możemy sobie szybciej, po prostu w szybszy sposób do tego dojść. I tutaj mamy na dole zarządzanie dyskami. To jest bardzo ważne. I zobaczcie, tutaj mamy ten nasz dysk, taki podstawowy, nieprzydzielone miejsce, czyli taki pusty totalnie, a to jest ten nasz, na którym jest Windows, tu jest jakby zainstalowany ten Windows i system plików NTFS, a nam tutaj trzeba teraz przydzielić EXFAT, system plików, po to, aby bezproblemowo działał na tym Linux, bo na takim systemie plików by nie działał Linux, a więc klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy, dajemy nowy wolumen prosty, kreator nam się uruchamia, dajemy dalej. Tutaj całe miejsce przydzielamy do tego jako jedną partycję. Tutaj to sobie zostawiamy, nic nie ruszamy. Później dajemy dalej.
I tutaj właśnie mamy opcję zmiany systemu plików. I właśnie w tym momencie, to jest bardzo ważna opcja, bardzo ważna rzecz, zmieniamy to na EXFAT. Zmieniamy to na EXFAT. Tutaj kasujemy, żeby się to nic nie nazywało. Wykonaj szybkie formatowanie i dajemy dalej. I dajemy zakończ. I w tym momencie tworzy nam się partycja, wolumen o systemie plików EXFAT przystosowany do właśnie Linuxa Hive OS. Jak on to się tam dokładnie nazywa. OK, ten folder jest pusty, czyli już mamy dostęp. Windows też czyta ten system plików, więc my ten dysk widzimy w Windowsie, ale system plików, zobaczcie, na tym dysku jest NTFS, a na tym jest EXFAT. I Windows czyta i ten system plików, a Linux czyta tylko ten, więc to jest ważne. I teraz jak sobie wejdziemy w mój komputer, to mamy tutaj ten dysk właśnie z tym systemem plików. I tutaj teraz musimy wrzucić tym jednym programem, który tym Belena, tą Beleną, musimy jakby wrzucić tutaj to, ten obraz tego Linuxa, te 7 coś gigabajtów, które pobraliśmy, a więc właśnie teraz muszę to zrobić. I tutaj teraz musimy wyszukać ten nasz pobrany 7-gigowy plik tego Linuxa. Więc sobie klikamy tutaj tą pierwszą opcję. Gdzie ja mam go pobranego? Czekajcie, jakbym wszedł na pulpit, to tutaj powinienem mieć skrót do pobranych. Ja już sobie to tutaj odszukuję. I tu mamy ten HiveOS. HiveOS, sobie tutaj wchodzę, zaznaczam ten obraz tego dysku, tego Linuxa i naciskam OK. No i mamy tutaj już wybrany. I teraz gdzie on ma zostać jakby skopiowany, otwarty? To wybieram sobie po prostu dysk. Wybieram dysk, na którym chcę to zrobić. Tutaj wyskakuje mi informacja, że że nie znaleziono żadnych dysków, żebym to zrobił, żebym po prostu włożył dysk, który chcę zrobić. Ale ja nie chcę na pendrive'ie pod USB to zrobić, tylko ja chcę to zrobić na dysku, który mam podpięty, więc zaraz tutaj wejdę gdzieś, poszukam jakiejś opcji, dlaczego mi się to wyświetliło i zmienię to po prostu na dysk, który jest podpięty pod płytę główną, główny dysk, a nie taki pod USB. OK, ogarnięcie tego tematu kosztowało mnie kilka godzin żmudnej, ciężkiej pracy i tak dalej, ale ogarnąłem, bo nie ma rzeczy, których nie da się zrobić i których ja bym nie zrobił, więc klikam tutaj jeszcze raz, tutaj daję sobie teraz select, wybieram właśnie ten dysk swój, 128 i daję tutaj OK, select i daję flash. Yes, I'm sure. Jestem pewny, chcę to zrobić. Klikam i robi się. Tak, zezwól. OK. Teraz kopiuje się tak jakby ten nasz system Linux na nasz dysk i automatycznie zrobi z niego taki dysk startowy, żeby ten jakby, żeby później płyta główna wyczytała ten dysk bezproblemowo, żeby tam były na nim odpowiednie pliki, które jakby są odpowiedzialne za start systemu i dzięki temu to wystartuje, zainstaluje się ten Linux i będzie wszystko działać. Nie może być inaczej. A jak znowu będą jakieś problemy, to oczywiście sobie poradzimy. Wszelkie problemy, pytania, odpowiedzi oczywiście na naszej grupie Discord Crypto Akademia. Tam Was wszystkich zapraszam, każdego, kto jest zainteresowany, jak to działa, czyli jeszcze raz kryptoakademia.net, kryptoakademia.net. Tam jest nasza strona internetowa, jest przycisk do wejścia na grupę na Discord, na forum i tam będą też te wszystkie filmy, instrukcje, poradniki, linki i tak dalej. Także tam się widzimy, tam sobie gadamy, tam rozwiązujemy problemy. No i mamy już 51%, zaraz się to zrobi. I zakończyło nam się flashowanie tego dysku, czyli mamy nasz Hive OS Linux skopiowany na nasz dysk. OK, w tym momencie muszę tak wyłączyć koparkę, odłączyć ten dysk z Windowsem,
podpiąć jako główny dysk ten właśnie z tym Linuxem i uruchomić koparkę. Myślę, że uruchomienie koparki zrobimy już na następnym filmie. Na tym pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na naszą grupę i do zobaczenia w kolejnej części. Cześć!